Spór o inwestyturę to jeden z tych materiałów na tym kanale, którym szacunek należy Ci się już na dzień dobry. Wielkie gratulacje, że jako świadomy obywatel naszej planety, ważąc wszystkie za i przeciw, decydujesz się poświęcić kilka minut swojego życia na słuchanie historii sporu między cesarstwem a papiestwem. Ten spór jest naprawdę ważny i naprawdę ciekawy, ale z punktu widzenia clickbaitowego, no jest go trudno sprzedać. Aby zrozumieć spór o inwestyturę, tak jak w przypadku każdego tego typu sporu, trzeba zacząć od pytania, które zadaje nauczycielka po rozdzieleniu uczniów. Czyli o co poszło? Jeśli twój iloraz inteligencji jest wyższy lub równy desce do krojenia, to pewnie spodziewasz się, że spór o inwestyturę dotyczył inwestytury właśnie. To pojęcie wbrew pozorom nie jest zaklęciem z Harry'ego Pottera ani nazwą średniowiecznej szabli, tylko przywilejem albo prawem do nadawania komuś przywilejów albo praw i władzy. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Co ważne, jest to zawsze transakcja wiązana, bo w tradycyjnym systemie feudalnym otrzymujący przywileje w zamian oferuje nadającemu ten przywilej swoją usługę albo wierność, lojalność i cały zestaw innych pustych haseł, które w średniowieczu nie były aż tak puste jak teraz. Inwestytura i cały ten obyczaj związany z taką transakcją jest bezpośrednio połączony ze średniowieczem, a nawet nie tyle ze średniowieczem, co właśnie z filarem średniowiecza, czyli tym feudalizmem. To właśnie inwestytura stwarzała idealne warunki do tego, żeby senior czy inny władca znajdujący się u góry piramidy feudalnej wciągał na szczeble pod sobą swoich wiarusów. I właśnie tym stał taki porządek feudalny. Wyróżniamy dwie inwestytury, świecką oraz duchowną. Ta pierwsza to takie typowe nadawanie przez władcę lenna, czyli obdarzenie zasłużonego rycerza, wiernego sługi, albo kogoś, kogo sobie władca zażyczy ziemią w zamian za śluby wierności. Ta druga, czyli inwestytura duchowna, jest w sumie bardzo podobna, ale różni się pod kilkoma względami. Co do zasady jest to także nadawanie władzy, tylko że w ramach struktury no właśnie kościelnej, czyli wybieranie duchownych, piastujących pozycję pod wieloma względami przypominającą tą pozycję wasali. Tak jak otrzymanie ziemi na własność w formie lenna w świeckim trybie, tak samo duchowni razem z procedurą inwestytury otrzymywali tak zwane beneficjum. Lista takich bonusów z otrzymania ziemi w zamian za wierność nadającemu była dość spora, bo poza kontrolą i de facto własnością terenu, zamieszkujących go chłopów i wszystkiego, co się tam znajduje, osoba, której nadawano inwestyturę, otrzymywała także dostęp do honorowego wynagrodzenia, prawo do owoców dawanych przez ziemię, w sensie owoców rozumianych szeroko, na przykład też zbóż, zwierząt, nie tylko na przykład jabłek. I o ile w przypadku świeckiej inwestytury warunki całego procesu były bardzo przejrzyste i oczywistym było, że władca kraju, na którego terenie dochodzi do hołdu lennego, rozdaje ziemię, która jest wcześniej jego, o tyle w przypadku inwestytury w świecie duchownych nie było już tak prosto. I właśnie tego dotyczył spór, bo zarówno władcy świeccy, rządzący na jakimś terenie, jak i hierarchowie kościelni, opiekujący się swoimi owieczkami w danym państwie, w ogóle w Europie, oj hopa, rościli sobie prawo do rozdawania ziemi i obsadzania terenów swoimi zaufanymi ludźmi. Ponieważ całe średniowiecze stoi właśnie ustrojem feudalnym i prawem nadawania ziemi, ta sprawa była absolutnie kluczowa, a na szali była niemal absolutna potęga. Konflikt pomiędzy papiestwem a władcami rozwijał się stopniowo przez kolejne lata wczesnego średniowiecza, a swoją ostateczną i kompletną formę przybrał w XI wieku, kiedy doszło na tym tle do konfrontacji pomiędzy Grzegorzem VII a cesarzem rzymskim Henrykiem IV. To było średniowieczne starcie tytanów, bo walczyły ze sobą dwa najsilniejsze ośrodki władzy w tamtych czasów, a stawką było no po prostu bycie tym jednym najsilniejszym. Obie strony rościły sobie wyłączne prawo do inwestytury biskupów i nie brały pod uwagę kompromisów. W dokumencie, który określamy mianem Dictatus Papae, papież Grzegorz zawarł 27 tez stanowiących tak naprawdę zbiór 27 argumentów, których adresatem był Henryk. Regulując przyszłość kościoła i relacji z władzą świecką, papież określał na przykład, że jego prawo do nadawania inwestytury kościelnej jest nienaruszalne oraz że może on w pewnych przypadkach anulować stosunek lenny, jeśli został zawarty w sposób uznany przez niego za nieważny. Jakby tego było mało, papież Grzegorz uznał, że może on detronizować i unieważniać decyzje władców świeckich, a nawet sam fakt, że są w ogóle władcami. A co no? Można powiedzieć, że wydanie tego dokumentu to była taka próba gry na kodach w prawdziwym życiu. Nie powinno być jakimś szczególnym zaskoczeniem, że realizujący pokoleniowy wysiłek zajęcia przez cesarza dominującej nad papieżem roli, Henryk IV nie zareagował zbyt optymistycznie na wiadomość o publikacji tego właśnie dokumentu i nie przejmując się specjalnie postanowieniami kościoła, coraz bardziej agresywnie ingerował w kolejne procedury nadawania tej inwestytury. Obsadzenie stanowiska arcybiskupa Mediolanu, jednym z ludzi bezpośrednio powiązanych z obozem politycznym papieża,
doprowadziło do zaostrzenia konfliktu. Papież zażądał, by Henryk IV uznał papieską nominację, natomiast cesarz uważał, że w celu utrzymania pokoju lepszy by był zupełnie inny kandydat, o którym mówił od lat. Taka dyskusja miała sens, dlatego że koniec końców oboje grali do jednej bramki. W toku wydarzeń spór ten doprowadził jednak do konfrontacji siłowej, na którą zbierało się przez lata, no i po prostu wtedy pękło. Rozpoczął ją cesarz niemiecki, ogłaszając w styczniu 1076 roku synod w Wormacji. Papież, słysząc, że Henryk bez konsultacji z nim organizuje synod, stwierdził, że będzie on próbował nastawić przeciwko niemu duchowieństwo i momentalnie nałożył na króla ekskomunikę, czyli wyklął go z kościoła katolickiego. Chwilę później to samo zrobił w stosunku do każdego biskupa, który zdecydował się w jakikolwiek sposób wesprzeć cesarza w tym sporze. A książęta lenne, czyli wasali świeckich, którzy zdecydują się poprzeć cesarza, dodatkowo wyklął z kościoła, ale wcześniej zwolnił ich także z obowiązku wierności cesarzowi. I chyba papież Grzegorz sam nie mógł do końca uwierzyć we własne szczęście, ale ruchy te zrobiły na Henryku, a przede wszystkim na jego otoczeniu, tym kościelnym, ale także tym świeckim, piorunujące wrażenie. Popierający go dotychczas feudałowie faktycznie po prostu prawie z dnia na dzień przestali czuć się jakkolwiek odpowiedzialni przed swoim władcą. Papież w 1076 roku praktycznie jednym dokumentem pozbawił cesarza jego cesarstwa. W tej sytuacji Henryk IV musiał działać. Stop giving up. Zdecydował się na krok desperacki, ale okazał się być on skuteczny. W środku zimy z 1076 na 1077 rok wyruszył przez Alpy do Canossy, by spotkać się z książętami i przede wszystkim z papieżem. Po trzydniowej pokucie pod murami zamku w Canossie, w trakcie której cesarz największej potęgi na kontynencie marzł pod murami twierdzy, a papież opalał się w blasku swojej wspaniałości, Grzegorz VII łaskawie, kiedy upewnił się, że wszyscy tę scenę widzieli, zdjął z Henryka ekskomunikę i otworzył szeroko ręce, witając go we wspólności kościoła. Był to jednak swego rodzaju podstęp i to też chyba nie jest żadne zaskoczenie, bo lisek chytrusek, jakim okazał się w tej sytuacji Henryk IV, tylko na to czekał. Wiedział, że skoro jego zaufanym ludziom wystarczy jedno słowo, żeby przestali być mu wierni, to analogicznie jedno słowo wystarczy do tego, żeby znowu mógł skorzystać z swojej potęgi i wpływów. Po uzyskaniu pokuty władca niemiecki natychmiast rozpoczął walkę z papiestwem. Nakłonił przychylnie nastawionych mu biskupów w Niemczech i we Włoszech do ustanowienia drugiego papieża, tak zwanego antypapieża Klemensa III, który momentalnie zaczął działać na niekorzyść Grzegorza, pozbawiając go wsparcia coraz szerszej struktury kościelnej. Tym samym Henryk nie musiał już obawiać się klątwy Grzegorza VII, ponieważ w razie czego miał on swojego, drugiego papieża, niewiele gorszego, który w razie czego mógł go zawsze pobłogosławić i zdjąć z niego ekskomunikę. To trochę tak, jakbyście mianowali jednego ze swoich kolegów z klasy dyrektorem, żeby w razie zostania wyrzuconym za nieobecności móc od razu anulować te decyzje, albo wyrzucić jakiegoś nauczyciela, który wam je wpisuje. Henryk, idąc dalej za ciosem, planował militarnie wykończyć papieża, bo w tym względzie zakładał, że ma przewagę. W 1084 roku armia cesarska wchodzi do Rzymu i mianuje antypapieża papieżem, wtrącając do więzienia dotychczasowego papieża. Sukces operacji antypapież okazuje się jednak na nieszczęście Henryka nietrwały ze względu na Normanów, którzy uwalniają wcześniejszego papieża i zmuszają cesarza do odwrotu z Rzymu. Zmiany w strukturze kościelnej sprawiły jednak, że Grzegorz VII nie mógł już za bardzo ponownie objąć tronu stolicy Piotrowej, dlatego też wycofał się z rozgrywki politycznej i można uznać to za swego rodzaju zwycięstwo Henryka IV. Zwycięstwo jednak tylko personalne, bo śmierć Grzegorza VII czy późniejsza śmierć Henryka IV nie zakończy wcale sporu, który ciągnie się przez kolejne pokolenia papieży. W roku 1111 następca Henryka IV, Henryk V, porozumie się z kolejnym papieżem. A raczej spróbuje się porozumieć, bo wstępne deklaracje, że wszyscy chcą się pogodzić, okazały się być jednym wielkim fałszem. Co za przypadek? Ostatecznie konflikt pomiędzy cesarstwem a papiestwem zostanie rozwiązany we wrześniu 1122 roku na mocy konkordatu. Henryk V i papież Kalikst II postanowią wspólnie, że światy śmiertelników i duchownych nie powinny się przecinać i zrezygnują ze wzajemnych roszczeń. Papież dalej miał sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o nominacje świeckie, ale nie mógł ich anulować, a cesarz też miał dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o nominacje duchowne, ale nie mógł ingerować czy nadawać inwestytury kościelnej, tak jak chciał to robić kiedyś. Mógł jedynie zabiegać o względy papieża, no i analogicznie, teoretycznie papież mógł tylko zabiegać o względy władzy świeckiej. Zgniły kompromis, który powstał w efekcie tego sporu i tego właśnie porozumienia, nieraz jeszcze doprowadzi do właśnie sporów i walk politycznych i nadużyć, jak to w sumie często bywa. Inaczej w historii byłoby po prostu nudno. Jeżeli dotrwałeś lub dotrwałaś do tego momentu, tego materiału, to należy ci się wieczny szacunek. Możesz rozważyć zaglądnięcie na mojego Instagrama, a możesz rozważyć też zaglądnięcie do babci i powiedzenie jej, jak bardzo ją kochasz. Wielkie dzięki, że
oglądasz moje rzeczy, no i do zobaczenia.